Jakie są najważniejsze rekomendacje konferencji Wspólnie dla Zdrowia? Dzisiaj mieliśmy podsumowanie i zaprezentowanie przez pana profesora Górskiego dokumentu, czy założeń do dokumentu, które wypracowała Rada Społeczna Debaty Wspólnie dla Zdrowia, i one są niezwykle istotne, ponieważ po pierwsze dają konkretne wskazania, gdzie powinniśmy iść, w którym kierunku, i tak jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, będą podstawą do wypracowania pewnego wieloletniego planu na rozwój sektora ochrony zdrowia. Po pierwsze, to jest sprawa tak naprawdę koordynacji działań medycznych w zakresie i terytorialnym województwa, ale też pomiędzy POZ-em, AOS-em a szpitalami, gdzie wiemy, że z powodu błędów jakby i grzechów przeszłości ta koordynacja jest słaba i skutkuje pewnym przekazywaniem pacjenta pomiędzy POZ-em, a choćby z szpitalnymi oddziałami ratunkowymi w sposób niekoordynowany. Pacjent trafia często na SOR, żeby po prostu się dowiedzieć, co mu jest. A wiadomo, że mógłby tą poradę i tą informację uzyskać u lekarza POZ. Jak popatrzymy na ilość pacjentów trafiających na SOR, to blisko 80% są często pacjenci, którzy w ogóle nie wymagają później hospitalizacji. To pokazuje, że oni mogliby być obejrzeni przez lekarza, zobaczeni, zaopiekowani i mogliby tak naprawdę pozostać w domu. A drugą rzeczą są niezwykle istotne elementy jakości, wprowadzenia tej jakości. Tutaj powinniśmy działać w kierunku coraz szerszych rejestrów klinicznych, gdzie wiemy, czy dane leczenie powoduje, że pacjent jest zdrowszy, nie ma absencji chorobowej, nie trafia z powrotem do szpitala, nie trafia z powrotem do lekarza, nie musi przyjmować nadmiernej ilości leków. To są działania, które musimy wprowadzić na szybko i to robimy. Skądinąd bardzo ciekawa zbieżność, bo niedawno pokazał się raport Najwyższej Izby Kontroli i on jest bardzo podobny do rekomendacji, które daje debata, daje Rada Społeczna Debaty Wspólnie dla Zdrowia. On oczywiście obejmuje lata ubiegłe, ten raport NIK-u, i już w ostatnim roku bardzo wiele z tych rzeczy się zadziało, więc ja się bardzo cieszę, że Najwyższa Izba Kontroli, analizując lata poprzednie, wskazała pewne działania, które myśmy już częściowo zrealizowali, choćby jak informatyzację w ochronie zdrowia, która jest niezbędna znowu do wprowadzenia tych elementów jakości, tych elementów bezpieczeństwa pacjenta, choćby rejestracji zdarzeń niepożądanych, czy analizy, jak te zdarzenia mają miejsce. Oczywiście część rekomendacji dotyczy finansowania ochrony zdrowia, pokazuje perspektywę i wyzwania takie jak choćby demografia, gdzie wiemy, że na pewno potrzebne są działania, które wzmocnią opiekę nad osobami starszymi, nad osobami niesamodzielnymi, takimi jak opieka długoterminowa w zakładach, czy opieka domowa, czy domy dziennej opieki, które się bardzo dobrze sprawdzały w tak zwanym pilotażu dla domu. W związku z tym to są też kierunki, które musimy zrobić. Część rzeczy możemy zrobić szybko w ciągu roku czy dwóch i to są właśnie te działania w opiece senioralnej, niesamodzielnej, czy informatyzacji ochrony zdrowia, czy rejestrów medycznych jakości. To są rzeczy, które można zrobić w miarę sprawnie. Oczywiście są większe wyzwania, jak koordynacja właśnie szpitalnictwa, specjalistyki i lekarza rodzinnego. Dopóki nie skoordynujemy tego w sposób bardzo ścisły, będziemy mieli zawsze pewne trudności w racjonalnym dysponowaniu środkami, które wzrastają. I przykładem są choćby szpitale powiatowe, gdzie czasami, czy też nie tylko powiatowe, kliniczne również, uniwersyteckie również, gdzie często dwa szpitale bliskie w odległości, nierzadko po drugiej stronie ulicy, oferują dokładnie te same usługi, kupują dokładnie ten sam sprzęt i dublują wszystkie możliwe, bardzo kosztowne elementy, a przecież mogłyby specjalizować się i podzielić się niejako rolą na danym terytorium, służąc populacji pacjentów tej samej tak naprawdę. W związku z tym to są takie wyzwania, które również nas czekają. Z mojej strony jako ministra zdrowia mogę powiedzieć, że to jest świetny dokument, który będzie podstawą do wypracowania właśnie rekomendacji, co trzeba zrobić w następnej kadencji, krok po kroku przez te 4 lata,
jakie działania legislacyjne, jakie działania, które pozwolą zrealizować te założone postulaty i te założone propozycje. A dzięki temu, że to była naprawdę debata bardzo szeroka, różnych interesariuszy, począwszy od pacjentów, poprzez ekspertów, poprzez zarządzających ochroną zdrowia, samorządy, pracodawców, pracowników, te rekomendacje zostały wypracowane w dużym konsensusie i dzięki temu myślę, że powinny być wprowadzane w pewnej zgodzie społecznej. A to jest najważniejsze, bo Polacy, to już wiemy z badań, nie chcą rewolucji. Polacy chcą systematycznej poprawy dostępności, opieki, bezpieczeństwa, czyli generalnie służby zdrowia. Wiemy, że Polska boryka się z problemami kadrowymi, coraz więcej lekarzy wyjeżdża na zachód. Społeczeństwo obawia się, że niebawem nie będzie komu nas leczyć. Chciałabym zatem zapytać, co Ministerstwo Zdrowia zamierza zrobić w tej sprawie? Akurat co do kadr, w tej chwili mamy pierwszy raz sytuację taką, że wzrasta ilość, po pierwsze, pielęgniarek w systemie i dzięki działaniom, które już podjęliśmy, pierwszy raz chyba w historii, wszystkie pielęgniarki odebrały prawo wykonywania zawodu, czyli wszystkie absolwentki, absolwenci również studiów pielęgniarstwa i położnictwa weszli do systemu. Liczba pracujących lekarzy w Polsce systematycznie rośnie. Ona rośnie powoli oczywiście, ale rośnie. Oczywiście problem jest demografii starszych lekarzy, którzy dochodzą do wieku emerytalnego. Co już zrobiliśmy, to zwiększyliśmy drastycznie liczbę miejsc na studiach. To możemy zrobić. I oczywiście uniwersytety te, które działają już od wielu lat, uniwersytety medyczne, już dochodzą, takie dostaję informacje od rektorów, dochodzą do granic możliwości kształcenia studentów. W związku z tym również powołujemy nowe wydziały lekarskie na uniwersytetach, które do tej pory tych wydziałów lekarskich nie miały, choćby jak UKSW, gdzie 100 miejsc będzie w tym roku dla lekarzy. W związku z tym te działania są podejmowane bardzo takie radykalne, bardzo duże strumienie finansowe idą na zwiększenie liczby miejsc na studiach. No i oczywiście te działania, które już do tej pory zrobiliśmy, czyli ten tak zwany bon patriotyczny po to, żeby zachęcić lekarzy po zakończonej specjalizacji do pozostawania w Polsce. Bardzo dużo lekarzy to przyjęło. Czy poprawa warunków takich lekarzy, którzy nie mogą dorabiać sobie na wielu miejscach, jak te jeden etat i za to te 6750, które funkcjonuje. Co ciekawe, zostało to bardzo dobrze przyjęte głównie w szpitalach wysokospecjalistycznych, gdzie często lekarze skupiają się właśnie na danym miejscu pracy i nie prowadzą praktyk poza swoim głównym miejscem pracy. Więc to są działania, które podjęliśmy. Myślę, że one są dosyć spektakularne w sensie zakresu i rozmachu działań, ale myślę, że niezbędne. Po pierwsze, żebyśmy mieli kim leczyć pacjentów i żeby się nami miał kto opiekować.